Cześć, siemanko wam wszystkim, z tej strony Simon. Jako że wczoraj wyszła FIFA 15 i wczoraj ją dostałem, to dzisiaj zaczynamy karierę Chelsea, więc wybieramy oczywiście kariera menadżera. Wow, a co to? W uznaniu postępów czy poczyniłem w trybie kariery w grze FIFA 15 przyznaliśmy się następujące nagrody, niektóre gry są... Niektóre nagrody są opcjonalne, znaczne, które chciałeś wykorzystać w swojej nowej karierze. Globalna sieć transferów 60% więcej pieniędzy. Można wziąć oba? Można! No to na bogato. Zaczynamy oczywiście, bierzemy Chelsea Londyn. Tylko najedziemy tylko Anglia, Chelsea. Zawodowiec, na razie zawodowiec. Zobaczymy jak będzie potem. Oczywiście bierzemy sobie rozgrywki Ligi Mistrzów. Rozstawiamy zespoły oczywiście. Jesteśmy w grupie z PSG, Ajaxem i Besiktasem Stambuł, który powraca do tej FIFA. Powiesz najnowsze, pierwsze okienko, pierwsze letnie okienko transferowe. Nie wiem, ja na razie wolę tego nie zmieniać. Więc klikamy dalej. Pobieram się nam ta aktualizacja magiczna. Ja pierdzielę, co jest z tym kaszlem. Pobrano. Więc nazwiemy się pan José Mourinho. Jose. Raczej dobrze napisałem i narodowość oczywiście Portugalia. Tak jest. I klikamy dalej. Nieznanym Mourinho nowym trenerem Chelsea, no nie wiem czy nieznanym. Bo, ale po prostu taka jest FIFA i nie mamy co się tutaj smucić. Także czekamy, jak nam załaduje. Ok, tutaj jakaś kariera testowa, więc nazwiemy sobie ją po prostu Chelsea. I good. Więc mamy wiadomość w kolejnym pucharze. No to mamy zdobyć puchar. Ważne informacje o rynku transferowym, to już wiemy. Potrzebny nam napastnik, serio? Przecież mamy trzech świetnych napastników, hopie. Nasri jako skrzydło. Super, nie dość, że nam potrzebny napastnik, to jeszcze wyszukuje nam skrzydłowych, nie no, spoko. Parę słów wstępu, tak, tak, tak. Dobra, tego na razie nie ruszę, no oczywiście musimy wygrać ligę. I zobaczymy po prostu nasz zespół, weźmiemy go szturmem. Wow, co robi Ramirez na prawym skrzydle? Tutaj powinien grać Willian. Za Ramireza powinien wejść Oscar. Mamy dwóch defensywnych, Matić, Fabregas, czyli bardzo klasowych. Mamy też ławeczkę, więc o to nie musimy się nawet martwić. W razie kontuzji jakiejś. Skrzydłą tu mamy Schürrle, ale tylko Schürrle, który może grać też na prawym. Ja nie mam tutaj także Salaha, więc nie... No to już wiemy, co chyba mamy do zmiany. Mamy do wyszukania Johna Terego, jakiegoś zastępcy za Johna Terego, bo nie oszukujmy się, on będzie w tej FIFA po prostu cienki, po prostu będzie miał dobrą fizykę i obronę tylko, ale za grosz tempa nie będzie miał. Cahill zostaje, Iwanowicz też do zmiany. Wow, co ja nacisnąłem, bo nie mamy tutaj nawet zmiennika, zaznaczmy. No chyba, że Azpilicueta, ale on gra na lewej z Felipe Luisem. No więc potrzebny nam prawy obrońca i środkowy, więc tak, zapisujemy zmiany. Więc ja już się z wami zobaczę, jeżeli kogoś wyszukam.
Okej, okay, jesteśmy z powrotem. Ja tutaj o kilku zawodników się tam zapytałem, no trochę ich było dużo. Więc ruszajmy z pierwszym okienkiem transferowym, więc Zawara na 19 milionów, za Kolmana 19,5. Liga Mistrzów, no to faza pucharowa, nie ma problemu. Raport zwiadowczy, aha, tu jest ten raport cały. 19,5. Zawara na jak najbardziej mogę dać 19, chociaż może zacznijmy od niższej sumy, na przykład dajmy na początek na przykład 17. Wiadomo, że Chelsea jest bogata, ale możemy coś tam chyba zaoszczędzić, co nie? Coleman, z nim trochę poczekajmy jeszcze. Jak tam ci odpowiedzą, za Sokratisa 35,5 miliona. Pani Borussio, pani się dobrze czuje? Abate 7 milionów, a Destiglio 22,5. No to. Abate. On jest zmiennikiem, więc. Oby mógł do nas przejść za łatwą kasę. On to jest świetny zawodnik. Spróbujmy, może. A chwila, zobaczmy jeszcze tego Destiglio, ale też nie wiemy chyba ile on ma overalla. Tak jest. Ale co, Chelsea na to stać, żeby kupować jeszcze takich zawodników. Nie muszą inwestować w przyszłość. Po prostu już taką mają, na przykład Thibaut Courtois. Spróbujmy za Abate 6,5 miliona. To już wiadomo. Kurczę, a tym Colemanem też się zastanawiam. Ma 5 lat kontraktu również. Dobra, co dalej? O kuźwa. Bayern mnie przebił, więc może dajmy 18,5. Jeżeli tam Varane przejdzie, to mnie szczyści, mówiąc szczerze. Przyjęli za Abate 6 milionów 3 lata. Damy mu rolę ważnego zawodnika. Zresztą miał tylko rok kontraktu, więc mogę nawet poczekać, ale w sumie nie mamy dobrego prawego obrońcę. Dobra, przyjął Real Madryt za Rafaela Varana. Damy mu od razu lepiej 110, żeby się zgodził. 4 lata, kluczowy zawodnik najlepiej. Będziemy mieli świetnego stopera. Dobra, Sokratis to spieprzaj. Destiglio również. Dobra. Końcowy raport za Ariasa. 72 overalla, ale świetne ma tempo, kurczę, skubaniec. Wiecie co? Może PSV się zgodzi, jak za niego damy, nie wiem, 4 miliony euro? Dobra, dajmy 5. Nie bądźmy Żydami. Bo nie oszukujmy się, Branislav Iwanowicz to nie jest świetny prawy obrońca. A przede wszystkim nie jest szybki. Aha, nie znajdziesz tu nikogo, to spieprzaj. Prowadzenie kadry. O! Przyjął Ignacio Abate. Więc super, mamy prawego obrońcę światowej klasy. Tak więc dajmy od razu sobie już go do składu. Abate, tak jest, on jest stremny w tej grze, jest bardzo drogi w fucie. Mamy tutaj też na obronie Kurta Zoomy, ale on raczej nie jest gotowy, żeby grać na najwyższym poziomie. Przybył nowy zawodnik, to ok. Abate. Z tego Colemana raczej zrezygnujemy. I przyjął również Rafa Varane. Więc świetnie wyglądają te nasze transfery. Oby się tylko spłaciły. Oby się spłaciły i będzie kuźwa gut. Dobra, Varane, super. Jaki on ma numer na koszulce? Ha, nie da się tego sprawdzić. Super. Oskar ma. Właśnie, Espoo. To tutaj też trzeba będzie poszukać jakiegoś zmiennika. Myślę, że takim byłby Adel Tarabt. Tak więc zaraz się zapytamy Queen's Park Rangers o niego. Dobra, to już całą listę, całą skrzynkę opróżnię, więc poszukamy sobie Tarabta. Tak jest, Tarabt.
Aha, mam pełny skład, to muszę kogoś zwolnić pewnie. Nie ma problemu. Ktoś tu nie jest nam potrzebny, zdecydowanie. Aha, nie da się sprawdzić według wieku. Myślę, że ten Brown nie będzie nam potrzebny, zdecydowanie. Ale jak go zwolnić, kurczę, teraz? Aha, to chyba się wchodziło w listę transferową, coś w tym stylu. Transfery, sprzedaż zawodników, tak jest. Wiek, Schwarzer. Możesz... Aha, nie mogę też ze Schwarzerem zerwać umowy. Torres jest na wypożyczeniu w Milanie. Christiansen to stopper, Baker, Brown. No z tym Brownem rozwiążemy kontakt. 202 tysiące będzie nas to kosztowało, ale no, ale no, ale trudno. Gdzie to było? Kurczę, nie mogę się odnaleźć w tej nowej FIFA. Jeszcze raz Tarapt. Świetne statystyki. Przede wszystkim 5 gwiazdek, krzyczek, 13 milionów euro. Ale myślę, że będzie warto te pieniążki zainwestować. Dobra, damy 14. Sprawdźmy, co Queen's Park nam odpowie. Więc przewijamy. Oferta nie do przyjęcia, a ta, aha, to Arias, no to jeszcze poczekajmy. Branislav Ivanović, 30-latek. A spróbujmy od West Ham wyżłopać tak jeszcze milion euro. Tak wiem, dla Chelsea milion euro to nic, ale zawsze jakiś grosz się przyda. 16 milionów, no to, ale nie wiem, tam 15,5. 15, aha, tu jest pół. Kurczę, szkoda, że nie dali tych przecinków w Skubańce. Znaczy, że je usunęli. Bo tak to było łatwiej wklepać jakąś liczbę. Super, tu jeszcze mi trąbią pod oknem. Nie wiem, czy to słyszeliście, raczej nie. Oferta transferowa, tak. Chcą. Chcą tyle zaoferować, więc za Ariasa zaoferujemy te 6 milionów euro. Fajnie, będziemy mieć takiego obiecującego prawego obrońcę. Za Oscara, o nie, 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 Oscar nigdzie nie idzie, panie i panowie. Oferta nie do przyjęcia, dobra, dam już te 16 baniek. Ale jak teraz mnie przejmą, to nie będę miał po prostu pytań. 30 tysięcy, 4 lata, no i ważny zawodnik. Bo liga angielska jest tak wymagająca, że trzeba mieć dobrych zmienników. A zmiennik to, jak w lidze angielskiej, jest ważny zawodnik, jak dla mnie. Opróżniamy skrzynkę, ładnie. Zawodnik sprzedany za 9 milionów, spoko. Aha, od Barcelony, ale mi daliśmy więcej, no to od nas raczej przyjmą tą ofertę. Oferta transferu przyjęta. Za 100 tysięcy euro chce zarabiać Tarapt. No okej, okay, ale myślę, że na takiego zawodnika warto. Damy mu ważny zawodnik. Myślę, że 30 tysięcy euro podwyżki zgodzi się. I sam tego Arias przyjął także ofertę. Więc super, mamy nowego prawego obrońcę. Na razie on jest zmiennikiem za Abate. Tak, tak. Didier Drogba. Tarap także przyjął ofertę, więc super. Mamy już praktycznie chyba transfery wykonane. Wow, co jest? No. Mamy nowego zawodnika, Didier Drogba. To może być jego ostatni sezon gry w piłkę. Rozważam odwieszanie butów na kołek z końcem sezonu. Nie jestem pewien, czy potrafię kontynuować występy na wymaganym poziomie, więc w tym sezonie będę mocno się zastanawiał nad końcem kariery. No, w sumie Didier ma 36 lat, masz do tego prawo, żeby tak myśleć. Myślałbym podobnie na twoim miejscu. Edin Dzeko przy okazji przechodzi do Arsenalu. Dobra. Wystawimy na razie taki skład. W ogóle bramkę mamy świetnie obsadzoną.
Mamy młodego, obiecującego Courtois, zresztą świetnego już i doświadczonego Petra Czecha, który zawsze jest pewnie zaradny dla młodszych kolegów. Tak więc mecz z Torino symulujemy. Wygrywamy 2-1 po golach Hazarda i Diego Costy. Diego Costa będzie naszą nadzieją na ten sezon. Więc spoko. Przesumulujemy jeszcze to sobie to spotkanie. Baker, może mogę mieć prośbę. Oczywiście, że możesz mieć prośbę, to w końcu mecze sparingowe, w którym każdy ma zagrać. Tutaj zagram Remi. Na lewej zagra Szyrle, na prawej Salah, na ofensywnym wow. Na defensywnym Ramirez z Mikelem. Wow, Maticia przez przypadek. Cahill Zouma z Ejkiem. Na lewej obronie Felipe Luis i na prawej Iras. No i na bramę damy Petra Czecha. Tak, zachowujemy zmiany. I jak nam mecz pójdzie z Freiburgiem? Wygrywamy 3-2. Niestety kontuzja Loika Remiego, aby nie była groźna tylko. Dwie bramki André Schürrle, jedna Oscara. Zobaczmy, zaraz powinien by nam przyjść mail z kontuzją zawodnika. Niestety! 4 miesiące bez Loika Remiego. Ale szpech spotyka Chelsea Londyn. No i w takim razie będziemy musieli poszukać jakiegoś napastnika. Ale myślę, że to w następnym odcinku. Tak więc dziękuję wam za oglądanie pierwszego odcinka. Jeżeli się podobał, zostawcie łapkę w górę. Trzymajcie się ciepło i cześć!